Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na szybki, tak naprawdę na spontanie unboxing, gdzie kupiłem coś, co w sumie nie do końca planowałem, ale chcę się przekonać, jak jest plus korzystałem z pewnej z okazji. Oczywiście już wam pokazuje o czym mowa część z was pewnie już się domyśla, przynajmniej. Jeśli chodzi o komiksy, bo zauważyła o co chodzi, ale oczywiście powiem to, że zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału, dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. No i oczywiście pierwsza sprawa to są dwa tomy komiksu Lex Luthor, czarny pierścień, któremu jednak zdecydowałem się dać szansę ale nie publikowałem go na razie w swoich materiałach związanych z tym, jakie komiksy decyduję się kupić i Wam tam prezentować. Jeżeli mówimy o bohaterów i złoczyńców wielkiej kolekcji komiksów od Hachet, bądź co bądź komiks pierwszy to wygląda następująco. Nie będziemy go tu przeglądać, tylko szybko, tak troszeczkę dla zasady przekartkuję. Jeżeli uznam, że... Po prostu chcę zamieścić je w swojej kolekcji, to dodatkowo może jakiś zrobię taki materiał, w którym wrzucę jeden i drugi film, prezentując i wyrażając swoje zdanie na ich temat. Tak, dla zasady, nawet jeżeli nie za wiele osób będzie chciało je obejrzeć, ale wiecie, że to robię, więc pozostaję przy tym dalej. No i tutaj tą inną rzeczą jest jeszcze jedna. Taka figurka z serii Kenera tylko bez żadnych już tam udziwnień i dodatków. Ktoś tak dość nietypowo ją zapakował, ale jest. I ona w sumie... No nie ma udziwnień, dodatków może właśnie poza czymś takim. I to może się wydać dość nietypowe, prawda? I właśnie takie jest, bo zobaczcie co tutaj się dzieje. Otwieramy sobie w ten sposób. I mamy coś takiego, ale oczywiście, żeby było ciekawiej, to nie wszystko, bo możemy sobie rozszerzyć to, jak widzimy, to jest zakładany taki pas i to służy jako taka lotnia, przynajmniej na tym filmiku jest pokazane. Więc widzicie, no dość nietypowy zestaw. Tutaj właśnie widzimy, o, możemy na boki... Tutaj przypiąć. I tam właśnie jest taki filmik, że on sobie tak trzyma Batman i leci na tej, no jakby nie patrzeć w pewnym sensie, takiej lotni troszeczkę, prawda? To się obraca w ogóle? Nie, nie obraca. To jest tylko zamontowane w taki oto sposób. Także powiem szczerze, że wygrałem ją na licytacji. Eee, I no jestem mega zadowolony, bo to nie były duże pieniądze. A jeszcze a propos, eee, tego. Jest to 93 rok. Tak jak tutaj widzimy. Kenner, oryginalne. Nie wiem, czy uda Wam się. Nie, ciężko będzie, ale jest Kenner. I powiem szczerze, że sztywne stawy. Cholernie. Dobrze zachowana. Jak na 30 lat. Figurka. Świetna rzecz. Więc, więc tak. Kolejny do zestawu ląduje. Zimno troszeczkę teraz. Ostatnio było to jeszcze. To niech Batman się ogrzeje także tak to się prezentuje. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego szybkiego unboxingu. E, oczywiście zachęcam was, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał zaznaczyć sobie dzwonek dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami nic Wam. Przez to nie umknie, bo będziecie informowani, że coś oczywiście pojawiło się na moim kanale. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.